Siemano, witajcie, ja jestem Adam Obski i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj chciałem wam tylko wyjaśnić pewną sprawę i będzie to taki w ogóle luźniejszy odcinek niż zawsze, gdyż co prawda Adamy Gaming odszedł z YouTube'a i zapewne zapytacie się, czy odejdzie również z Adamowic. To wszystko wam dzisiaj wytłumaczę w odcinku, więc przed startem chciałem was poprosić o pozostawienie łapki w górę oraz suba dzwoneczkiem pod tym filmem. I tak, ogólnie jak wiecie, tutaj jest domek Adamka Gaminga, piesek. I tu są jego, o kurde, itemki. I tak, Adamek Gaming odszedł z YouTube'a, więc jak wpiszecie w wyszukiwarce YouTube Adamek Gaming, to nie wyskoczy wam jego kanał. I po prostu z linku, jak wejdziecie, to pisze, że strona jest niepoprawna. Więc Adamek Gaming odszedł z YouTube'a i co prawda troszeczkę wiem na ten temat co, dlaczego i jak. Choć nie mogę tutaj to wam powiedzieć, przecież wiecie, każdy człowiek ma swoje prywatne rzeczy, więc musicie po prostu uszanować to. Czy Adamek Gaming w ogóle będzie jeszcze na Adamowicach i czy ze mną będzie nagrywał? Czy się będzie na Adamowicach, będzie ze mną nagrywał, więc... O tyle dobrze, ale tak jak już wspomniałem, nagrywać na swój kanał już nie będzie, więc nie wypisujcie w komentarzach dlaczego odszedł, więc prywatne sprawy każdy ma. I tak naprawdę wszystko powinien wam wyjaśniać Adamek Gaming, no nie? Tylko że on już nie ma jak tego wyjaśnić, gdyż po prostu nie ma kanału, dlatego ja to wyjaśnię. I żebyście byli świadomi tego, tutaj już wyśrodkowałem w ogóle enchanting, bo było krzywo. I tutaj dałem skrzynki, a tu jest stoja. W ogóle też odbiegnę od tematu, to chciałbym troszeczkę ogarnąć rzeczy takich też, nad którymi będę się starał w Minecrafcie robić. I po prostu ten dom będzie niedługo leżał do góry nogami. Więc tak. Więc będziemy musieli troszeczkę betonu pozbierać i no możecie się teraz domyślić, co będzie robione. Dzisiaj, jak to oglądacie, w sobotę 26 sierpnia, to będzie dzisiaj jeszcze live'ik na moim kanale o godzinie 20:30 i będziemy po prostu szukać tam w netherze, no netherite'u, żeby troszeczkę poenchantować sobie, jakieś tam zmienić z diamentowe na netherite'owe itemy. Więc wydaje mi się, że już wszystko tutaj wspomniałem w tym odcinku. Dzisiejszy odcinek taki luźniejszy, wbijajcie na mojego live'a. Będzie tam się więcej działo niż dzisiaj na tym odcinku, więc jeszcze raz dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, że zostaniecie ze mną. Trzymajcie się. Do następnego odcinka i cześć.